Główne wydanie zbliżeń. Anna Trzcińska, zapraszam. Kolejna akcja pomocy w regionie. Ponad 40 rowerów i hulajnóg wypożyczyli mieszkańcy Złotori uchodźcom ze wschodu podczas festynu integracyjnego Jesteśmy Razem. W ramach akcji sąsiedzkiej pomocy zorganizowano m.in. giełdę pracy i lekcje języka polskiego. Pomoc sąsiedzka nie zna granic, także tych międzynarodowych. Udowodnili to mieszkańcy gminy Lubicz, którzy zorganizowali festyn integracyjny w Złotorii. Mieszkańcy zdecydowali się wypożyczyć swoje rowery nowym sąsiadom, uchodźcom z Ukrainy. Udało się zebrać ponad 40 rowerów i hulajnóg. Idzie lato, są ścieżki rowerowe. W czym się może przydać? Choćby w przemieszczaniu się. Nie, no przecież rower to zawsze jest przyjemność, nie? Więc wydaje mi się, że trafimy. Goście z Ukrainy mogą je wykorzystać na przykład do dojazdów do pracy lub w celach rekreacyjnych, aby choć na chwilę zapomnieć o sytuacji w ich kraju. No jest dużo ścieżek rowerowych, musimy im zająć jakoś czas, żeby nie siedziały w domu i się nie martwiły. W pomoc włączyła się także społeczność akademicka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z myślą o ukraińskich uchodźcach studenci i wykładowcy otworzyli szkołę języka polskiego, aby pomóc zlikwidować barierę językową. To są zajęcia dla wszystkich, to są zajęcia od poziomu podstawowego, czyli trafiają na te zajęcia osoby, które albo bardzo słabo mówią po polsku, albo w ogóle nie mówią po polsku. Uczymy ich od podstaw, uczymy ich od pierwszych czasowników, od powitania, od liczebników, od zupełnych podstaw języka polskiego. Integracyjny festyn był także okazją, by poszukać zatrudnienia. Przedstawiciele różnych zawodów mogli wywiesić swoje ogłoszenia na stoisku giełdy pracy. Najczęściej są to oferty pracy typu sprzątanie domu, pielęgnacja ogrodu bądź gotowanie, przygotowywanie potraw ukraińskich. Jest też tutaj nasza mieszkanka, która jest przewodniczką wycieczek po Toruniu, więc zbieramy chętne osoby, które za tydzień będą mogły jechać na wycieczkę. Ciągle trwają liczne zbiórki darów na rzecz uchodźców z Ukrainy, bo odzież, zabawki czy środki higieniczne są potrzebne do codziennego funkcjonowania. Wspólna zabawa podczas festynu miała być chwilą wytchnienia od dramatycznych wydarzeń za naszą wschodnią granicą. To jest kontynuacja tej chęci pomocy wszystkim i oderwania się choć na chwilę od tego, co nas otacza, od tego okrucieństwa i od tej wojny. W związku z powyższym postanowiliśmy zaprosić wszystkich naszych mieszkańców i naszych gości na festyn integracyjny Jesteśmy Razem. Sąsiedzkie spotkanie podczas festynu było także okazją, by pokazać, jak ważna i cenna jest pomoc i wsparcie, które od Polaków otrzymują uciekający przed okrucieństwami wojny obywatele Ukrainy. My wam dziękujemy, no, waszym wszystkim wolontarzom, państwowym i no, nam bardzo to spodobało się. Michał Kosiak, TVP3 Bydgoszcz. Solidarność z Ukrainą okazywana jest na wiele sposobów. W auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu trwa właśnie specjalny koncert charytatywny Razem Możemy Więcej. Na miejscu jest nasza reporterka Olga Taraszka. Olgo, kto pojawi się na scenie tego wieczoru i na jaki konkretny cel zostaną przeznaczone pieniądze? Dobry wieczór. Koncert rozpoczął się kilka minut po godzinie 18. Miejsca w auli UMK zapełniły się bardzo szybko, a na scenie można zobaczyć i usłyszeć kilkadziesiąt głosów, które mówią dzisiaj zgodnie. Razem możemy więcej. W Toruniu zaprezentuje się m.in. chór Medici Cantares Bydgoskiej Izby Lekarskiej, chór akademicki UMK w Toruniu, orkiestra Otwartych Serc oraz wielu solistów. Utwory, które można usłyszeć, to przede wszystkim hity filmowe, musicalowe, ale tej muzycznej uczcie przede wszystkim przyświeca szczytny cel, a mianowicie, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy na rzecz ukraińskich rodzin. A więcej o tym muzycznym geście solidarności z Ukrainą mówili mi sami artyści podczas próby koncertowej. Posłuchajmy. Pieniądze zostaną przekazane do Fundacji Janiny Ochojskiej. Na ten moment na pewno jest potrzeba zabezpieczenia takiego medycznego, czyli ukierunkowane leki dla ludzi, którzy poczują w konkretnych chorobach. I w tym kierunku najbardziej byśmy chcieli, żeby to poszło. Jako chór Medici Cantares zaprezentujemy przede wszystkim dzisiaj muzykę rozrywkową, filmową. Między innymi utwór Michaela Jacksona, You Are Not Alone. I oczywiście będzie miała ona wydźwięk
no, takiej miłości, ale takiej, która tęskni i która mówi gdzieś tam o jakimś rozstaniu, pożegnaniu. Wierzymy w to głęboko, że nasi goście, nasi słuchacze staną na wysokości zadania i skarbonki będą tak przepełnione, że z pewnością będzie trzeba gdzieś sięgnąć po zaplecze. Jesteśmy tutaj razem, będziemy razem. Ja myślę, że to takie zespolenie będzie się czuło zarówno, ono będzie płynęło ze sceny w kierunku widowni i wierzymy w to głęboko, że widownia nam tym samym odpowie. Bardzo cieszę się, że robimy to poprzez muzykę, ale myślę, że jak każdy z nas w jakiś sposób, w jaki potrafi, pomoże, będziemy tworzyć wielki, wielki, wielki sukces tego, żeby Ukraina wygrała. Sława Ukrainie! Maseczki obowiązkowe tylko w przychodniach, szpitalach i aptekach. Od jutra w innych zamkniętych pomieszczeniach nie będzie już trzeba zasłaniać ust i nosa. Z powodu stabilnej sytuacji epidemicznej zniesiona zostaje także izolacja i kwarantanna w przypadku zakażenia koronawirusem. Osoby chore będą przebywać na zwolnieniu lekarskim. Mimo oficjalnego zniesienia obostrzeń, Ministerstwo Zdrowia rekomenduje noszenie maseczek w miejscach dużych skupisk ludzkich. Stacje sanitarno-epidemiologiczne wciąż mają monitorować dzienną liczbę zakażeń SARS-CoV-2 i jeżeli będą pojawiały się lokalne ogniska, to sanepid będzie mógł podjąć decyzję o nałożeniu kwarantanny i izolacji. W niedzielę w kraju odnotowano blisko 3,5 tysiąca nowych zakażeń. W kujawsko-pomorskim to 186 nowych przypadków. Według specjalistów sytuacja jest stabilna również w szpitalach. W kraju wolnych jest niemal 65 łóżek covidowych i blisko 75% respiratorów. Dziś na całym świecie obchodzony jest Dzień Teatru. Z tej okazji wiele instytucji w kraju i w regionie zorganizowało wyjątkowe spektakle i wydarzenia. W toruńskim Baju Pomorskim osobom, które na co dzień dbają o rozwój sztuki teatralnej, wręczono nagrody i listy gratulacyjne. Uważam, że w dzisiejszych czasach teatr może mieć szczególną misję zwracania uwagi na to, co jest ważne w życiu, że tak naprawdę kultura nas określa, naszą narodowość po prostu, naszą tożsamość. Mamy napis przed teatrem, napis w języku ukraińskim Dieti. To się odnosi do sytuacji bombardowanego teatru z Mariupola. Nasz przekaz jest taki, aby zwrócić uwagę na to, że można instytucje zbombardować, natomiast nie można zniszczyć ducha. I krótko mówiąc, nie można szerzyć cywilizacji śmierci, że należy chronić chyba tych najważniejszych, tych najmniejszych, którzy będą budowali naszą przyszłość. Życzenia mogą być tylko jedne: pokoju. Wiem, straszliwy obraz teatru w Mariupolu, zniszczonego pod gruzami, którego 300 osób straciło życie, zmienia to postrzeganie, ale mam nadzieję, że wojna się skończy, a teatr jak zawsze pozostanie zwycięski, piękny i wabiący. Noc Sów we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Nocne prelekcje i zajęcia w terenie spotkały się z dużym zainteresowaniem miłośników przyrody. Uczestnicy spotkania mogli z bliska przyjrzeć się ptakom i poznać wiele ciekawostek na ich temat. O zmierzchu i w nocy, wtedy ich aktywność jest największa. Są też takie, które żerują w dzień. Ich lot jest bezszelestny, a wzrok i słuch doskonały. Już z 50 metrów jest w stanie płomykówka usłyszeć mysz. I to mówimy nie tylko o takim usłyszeniu, że ta mysz będzie gdzieś przechodziła i potupta nóżkami. Nawet bicie sechca nie jest tajemnicą przed taką sową. Te i wiele innych ciekawostek usłyszeli uczestnicy Nocy Sów we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Po raz kolejny spotkali się tam pasjonaci i miłośnicy tych ptaków. Zobaczenie ptaków, które siedzą no naprawdę bardzo daleko, jak pan pokazywał, jest praktycznie niemożliwe, a tutaj mogliśmy je obejrzeć. Ale też właśnie obejrzenie sów, które są żywe, tak, to jest, myślę, bardzo ciekawe. Pucharz ma tak niesamowity, mocny głos, wysłychać nawet do 5 kilometrów. Nie trudno jest sowę
zobaczyć w książce, nie trudno ją zobaczyć w przewodniku, ale chcąc ją spotkać na żywo w lesie, no to niestety wymaga to już sporego zaangażowania, sporej ilości kilometrów, którą trzeba pokonać w lesie. A tutaj mamy tą możliwość ptaka nie tylko usłyszeć, ale również zobaczyć. W Polsce występuje 10 gatunków sów lęgowych. Wiele z tych ptaków można spotkać w borach tucholskich. To pożyteczne drapieżniki, które jako myśliwi w świecie ptaków nie mają sobie równych. W znaczącym stopniu redukują liczebność gryzoni, czyli w zasadzie można powiedzieć szkodników, które występują w bardzo dużych ilościach tutaj na polach, lasach, przy pobliżu gospodarstw wiejskich i trzeba po prostu robić coś takiego, żeby nie stosować tyle chemii, żeby właśnie ubijać te myszy, tylko próbować sprowadzić, zaprosić sowy do siebie. Agata Chyłka, Wnuk, TVP 3 Bydgoszcz. Więcej rejsów z bydgoskiego portu lotniczego. Zmienia się siatka połączeń, więcej lotów do Warszawy i na Wyspy Brytyjskie. Od czerwca biura podróży kusić będą wakacyjnymi kierunkami. Z Bydgoszczy polecimy do Turcji, Grecji czy Bułgarii. Chętnych nie brakuje, liczba odprawianych pasażerów rośnie. Katarzyna Ormanowska. Dobre wieści płyną z bydgoskiego lotniska. Rozpoczyna się tak zwany sezon letni, a co za tym idzie? Więcej lotów. Między innymi częściej polecimy do Warszawy 6 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, a także w niedzielę. Zmieniła się również godzina przylotów i odlotów samolotów z i do Warszawy. Polskie linie lotnicze LOT dostosowały siatkę połączeń, tak by pasażerowie lecąc od nas z regionu mogli wylądować w Warszawie po południu i dalej przesiąść się w najdalsze zakątki świata, w tym do największych miast Europy, a także do Stanów Zjednoczonych czy do Kanady. Wylot odbywać będzie się nie tak, jak było to dotychczas o 5 rano, tylko w okolicach godziny 15 po południu. W sezonie letnim do Irlandii, czyli do Dublina, do Birmingham i do Londynu Luton polecimy 3 razy w tygodniu, natomiast do Londynu Stansted 6 razy w tygodniu od poniedziałku do soboty. W sezonie letnim najbardziej oczekiwane są te loty wakacyjne i tutaj z bydgoskiego lotniska polecimy do Turcji, Grecji czy Bułgarii. Pierwsi pasażerowie odlecą już w czerwcu. Kierunki, jakie oferują biura podróży z wylotem z Bydgoszczy, to jest turecka Riviera, wyspy greckie, a także bułgarskie Burgas. W pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku bydgoskie lotnisko odprawiło ponad 18 tysięcy pasażerów. Rok temu o tej samej porze było to mniej niż 2 tysiące pasażerów. A to daje nadzieję, że ruch turystyczny wraca do poziomu sprzed pandemii. Pamiętajmy jednak, że udając się w podróż zagraniczną, by sprawdzić, jakie obostrzenia obowiązują w danym kraju i czy potrzebny nam będzie paszport covidowy. W serwisie Sport Maciej Pieszczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Hokeiści KHN Erga Toruń podziękowali dziś swoim kibicom za wsparcie w zakończonym już dla zespołu sezonie Polskiej Hokej Ligi. Trwa budowanie drużyny na kolejne rozgrywki. Wiadomo już, że zabraknie w niej ikony toruńskiego hokeja Jarosława Dołęgi, który poinformował o zakończeniu kariery. Dziękuję wszystkim kibicom, wszystkim ludziom, którzy mi towarzyszyli w mojej karierze. 21 lat grałem na najwyższym szczeblu i no szkoda, ale kiedyś ten moment musiał nadejść i zdecydowałem, że chciałem grać do 40. W lipcu kończę 40 lat, także starczy, trzeba ze sceny zejść. Szczegóły w serwisie, zapraszam na 21.40. Ale wcześniej zbliżenia, kolejne nasze informacje o 21.30. Zapraszam, do zobaczenia.